Witam serdecznie, kanał Prawem na Lewo. Zapraszam na wyrwać chwasta, czyli krok w stronę normalności. Skoro drugi dzień mam jaskrę analną, to znaczy, że jest wtorek. A skoro wtorki są merytoryczne, nie ukrywam, że razem z Kamilem z kanału Akcja Windykacja staramy się Państwa przestrzegać przed tymi elementami, przy których człowiek może stracić nerwy, majątek i tak dalej. Zresztą zauważyłem ostatnio, że szef kanału, teraz ja mówię, pomimo tego, że na pewnym etapie stwierdził, że wstrzymuje się ze swoją działalnością, to widzę, że obserwuje i kibicuje tylko i wyłącznie temu, aby nam jako społeczeństwu żyło się coraz bardziej normalnie. To jest bardzo chwalebne za te, że tak powiem, słowa wsparcie, jak najbardziej gorące podziękowania. A przechodzimy do tematyki. Dzisiaj omawiamy artykuł 231 Kodeksu Karnego. Co to jest, z czym się to wiąże, to za chwileczkę. A teraz krótkie wyjaśnienie, co było powodem wzięcia tej tematyki na warsztat. Wskazany przepis dotyczy odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Od razu wyjaśniam. Panie do towarzystwa nie podlegają pod ten przepis, pomimo że też w nazwie jest publiczne, prawda? To nie jest tak, że uważam, że w urzędach czy też funkcjonariuszami są tylko ludzie, którzy poza robieniem przekrętów i rzucaniem nam kłód pod nogi nie mają nic innego do roboty. Myślę, że większość stara się wykonywać powierzone im obowiązki w sposób właściwy. A często w miarę nawet swoich możliwości starają się być bardzo pomocni. Trafiają się jednak przypadki zasługujące na wyeliminowanie z zajmowanego stanowiska. Problemem jest tak naprawdę nasza bierność, czyli to, że nic nie robimy, położymy uszy w strachu po sobie i olewamy temat, prawda? Tylko że to przez te czarne owce często postrzegamy urzędy jako siedlisko szczurów i najobrzydliwszej zarazy. Aby tym normalnym funkcjonariuszom się lepiej pracowało, no a nam lepiej żyło, to, drodzy Państwo, naszym obowiązkiem jest eliminowanie z życia społecznego przestępców piastujących funkcje publiczne. Tak więc od czasu do czasu, nie bójmy się wyrwać chwasta. Oczywiście w trosce o to, aby dążyć do normalności i poszanowania prawa. To nie jest przecież tak, że urzędnikami zostają kosmici. Często są nimi członkowie naszych rodzin. Wiem, że często w rodzinie trafiają się czarne owce, a ubój gospodarczy takich jednostek w tym ustroju, choć jest możliwy, to wybitnie nieopłacalny. Człowiek zlikwiduje świnię, a idzie siedzieć jak za porządnego człowieka. Bo tak to wygląda, prawda? W związku z powyższym omówimy ten temat tak, aby pokazać właściwą drogę eliminacji tych, którzy powinni być za kratkami, za krzywdy wyrządzone społeczeństwu, czyli niektórym z nas. Niedawno omawiałem sprawy psucia prawa. To był odcinek bodajże 68. Czy numer, który chcą nam wywinąć z tym, że nie będziemy mogli, czy mieli prawa odmowy przyjęcia mandatu? To tak luźno nawiązuje teraz do odcinka 80. Owszem, musimy sobie zdać sprawę, że nie każde działanie organu, które nam się nie podoba, jest od razu popełnieniem przestępstwa przez urzędnika. Jeżeli ta negatywna decyzja, kara na nas nałożona, wynika z przepisów prawa, to czasem przyjdzie nam przełknąć to, że nie mamy racji. Wiem, żonatym facetom jest łatwiej. Przecież żona ma zawsze rację. Niech się, kurczę, znajdzie taki odważny, który spróbuje jej tej racji nie przyznać. Natomiast zbyt często mamy do czynienia jednak z tym, że wydana decyzja, mandat, są wydane z naruszeniem przepisów, zasad logiki i w zasadzie pokazują, gdzie urzędniki państwa nas mają. Czyli jak głęboko, prawda? Rzadko spotykam się z tym, aby służby czy urzędnicy byli wyrozumiali, jeżeli chodzi o karanie. Niemniej miało to kilka razy miejsce. Pozdrawiam serdecznie, więc ja bym tu nie wylewał pomyj na wszystkich. Tyle, że ci normalni zazwyczaj robią swoje
i jakoś nie mamy do nich pretensji o nałożoną karę, wręcz czasami uważamy, że no słusznie, nieważne czy też podaliśmy się złapać, czy też no gdzieś czegoś nie zauważyliśmy, ale podejście w sytuacji, kiedy jest to ewidentne stosowanie prawa w celu tej normalności w społeczeństwie, to też ta kara boli bardziej jako własna głupota, a nie krzywda wyrządzona przez aparat państwowy. Tak więc normalnych odkładamy na bok i niech dalej robią swoje, a my potem przy długim wstępie wyrywamy chwasty. Tym razem zamiast... A to co się znaczy? Wiewiśka będę szlachtował. Aż smutno pomyśleć. Miał naturalną śmierć i od obucha paść. A jemu przyjdzie zginąć. Jak na wojnie. Oj tam! Mamy inne narzędzie, z którego naszym patriotycznym obowiązkiem jest skorzystać. Więc otwieramy ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku, kodeks karny, artykuł 231, paragraf 1. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Paragraf 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli chodzi o korzyści osobiste, myślę, że widzowie tego kanału nie będą przerażeni, jeżeli może chodzić o sytuacje, w których pani petentka powinna stanąć na wysokości zadania zdaniem urzędnika, że tak to określimy. Czytaj, powinna zatrudnić się w cukierni przy tych maszynach, które robią takie te kręcone, prawda? No. Paragraf 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. No i paragraf 4 przepisu paragrafu 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w artykule 228. Czyli tak troszeczkę wrócić o parę przepisów. 228 w paragrafie 1. Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, o, czyli może być obietnica lodów na przykład, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Warto więc, drodzy Państwo, wiedzieć, komu w ten sposób można dobrać się do tej szlachetnej tylnej części ciała, popularnie zwanej dupy. Funkcjonariuszem publicznym, zgodnie z artykułem 115, paragraf 13, jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator, radny, poseł do Parlamentu Europejskiego, sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, czyli ten nasz knur rasy Biała Polska z Wisłoucha z odcinka 30, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. Osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni czynności wyłącznie usługowe. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz służby więziennej. Osoba pełniąca czynną służbę wojskową, i tu uwaga, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie. No i wreszcie pracownik Międzynarodowego Trybunału Karnego, chyba że pełni czynności wyłącznie usługowe. I drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że jakiś knur próbował podważyć zgodność tego przepisu z konstytucją. Mówimy o 231 kodeksu karnego, nie od definicji. Jakaś świnka chciała być bezkarna,
Ale i tak poszła do rzeźni. Trybunał Konstytucyjny bowiem w wyroku z dnia 9 czerwca 2010 roku orzekł, że przepis artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli przestępstwo nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego, jest zgodny z konstytucją. Sprawa dotyczyła urzędnika, który za przekroczenie swoich uprawnień został skazany przez sąd na karę grzywny oraz zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej przez rok. Zdaniem skarżącego przepis dotyczący przestępstwa urzędniczego jest niezgodny z konstytucją. I uzasadniał to tym, że uniemożliwia on funkcjonariuszowi zapoznanie się z jego uprawnieniami i obowiązkami, które pozwolą na uniknięcie odpowiedzialności karnej. No, jak to czytałem, nie mogłem uwierzyć, że można bez leczenia w zakładzie psychiatrycznym chodzić na wolności. Ale jeżeli ten były urzędnik, przynajmniej z tą roczną przerwą, zaczął pracować na przykład w windykacji, no, drodzy Państwo, to by wiele wyjaśniało, zwłaszcza po tych telefonach, które pojawiają się na kanałach Akcja Windykacja, czasem u mnie, czy na Teraz Ja Mówię, prawda? No on kurwa nie wiedział, jakie są jego obowiązki. Ale wiedział przykładowo, że może nakładać mandaty, tak? Ale przeszło mi już całkowicie złość i denerwowanie się w tym zakresie, jak przypomniałem sobie tłumaczenia funkcjonariuszy państwa niemieckiego przed trybunałami w Łodzi i w Norymberdze. Proszę sobie wyobrazić, oni tłumaczyli się tym, że wykonywali tylko rozkazy. No, widząc, co się obecnie dzieje, mam nadzieję, że sądy utrzymają tę linię orzeczniczą, która została przyjęta praktycznie od czasów, czy powiedzmy, połowy lat 40. ubiegłego wieku. No bo inaczej będziemy musieli uniewinniać zbrodniarzy z poprzednich ustrojów, zarządzanych między innymi przez wujcia Adika czy wujcia Józia, prawda? Na szczęście nasz Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że fakt, iż część znamion przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego nie jest określona w akcie prawnym o randze ustawy, ale w innych przepisach wskazujących obowiązki funkcjonariuszy, nie przesądza to o niezgodności przepisu z konstytucją. Czyli z przekroczeniem uprawnień, to już zupełnie poza tym orzeczeniem, mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny podejmuje czynność wykraczającą poza jego uprawnienia służbowe. Będzie to przykładowo wydanie decyzji pozostającej nawet w kompetencji urzędu, ale nie w ramach kompetencji przydzielonych temu konkretnemu pracownikowi. Przekroczeniem uprawnień jest także czynność mieszcząca się wprawdzie w zakresie uprawnień tego funkcjonariusza, ale do podjęcia tejże czynności nie było podstawy faktycznej lub prawnej. Powtarzam, przekroczeniem uprawnień jest także czynność, która mieści się w zakresie uprawnień funkcjonariusza, ale do podjęcia tej czynności nie było podstawy ani faktycznej, ani nie było podstawy prawnej, czyli nie było przepisu, na podstawie którego można by było dokonać takiej czynności. Czyli, drodzy Państwo, niemal każda sytuacja, która kończy się naszym uniewinnieniem przez sąd po latach bojów z takim knurem, czarną owcą, niegodziwym czy niegodnym piastowanego urzędu urzędnikiem, taka sprawa powinna od razu lądować w prokuraturze, a nie, że po 20 latach mówimy, no jaki Tomek Komenda jest biedny, bo niewinny przesiedział. Tak, przesiedział. Ale przez naszą bierność i to, że nam się nie chciało reagować na to, że tacy przestępcy chodzą po ulicach, a potem dziwimy się, że są afery, bo nie powsadzaliśmy tych urzędasów, którzy powinni siedzieć. Zgodnie z artykułem 115, paragraf 12 Kodeksu Karnego, warto wziąć pod uwagę, że nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona kara administracyjna, pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszanego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną. Czyli nie jest groźbą karalną i przede wszystkim nie powinniśmy się ograniczać do słów, tylko jeżeli mamy podejrzenie, że funkcjonariusz popełnił przestępstwo, to należy go zgłosić. Pamiętajcie Państwo, jest jedna zasada w tym wszystkim. Jeżeli burdel przynosi straty, wymieniamy dziwki, a nie zasłony.
tego typu działanie, ono tak naprawdę będzie miało jeden cel. Bo mogą się zdarzyć różne sytuacje. Ustawodawca może znowu zrobić to, co potrafi najlepiej, czyli natomiast jedno trzeba wiedzieć. Lepiej, jeżeli złe, skrzanione, spieprzone, zwał jak zwał, ale to złe prawo stosują dobrzy ludzie, niż jeżeli byśmy mieli rewelacyjne, dobre prawo, a będą go stosowali źli ludzie. Więc póki mamy czas, zachęcam do akcji takiej, jak stosuje policja. Zero pobłażliwości dla przestępców. W związku z powyższym, obywatelu, obywatelko, weź czynny udział w akcji i też wyrwij chwasta. I na koniec, drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to tradycyjnie proszę o łapki, subskrypcje, komentarze. Jak widać po łapkach w dół, które się pojawiły, knury z windykacji nie śpią, więc my też nie śpimy. Tradycyjnie pozdrawiam serdecznie i byle do piątku, piąteczku, piątunia.